Tak, to 95 minuty. Tak, same, czy już? Tak, tak. Same gotowi. 3-2 w ostatniej minucie. Zdobyliście zwycięską bramkę, to był ciekawy mecz dla kibiców. Tak. Mówiliśmy sobie w przerwie, że potrafiliśmy strzelić bramkę, a jeszcze szybciej ją stracić. I tak naprawdę z nieba do piekła, ale powiedzieliśmy sobie, że możemy wrócić z piekła do nieba. I cieszymy się z tego, że to się nam udało, bo na pewno takie zwycięstwo cieszy. Prawdę mówiąc, powtarzacie ten sam schemat. Łatwo tracicie bramki, później ciężko pracujecie na to, żeby odrobić. Nie zawsze się to uda. Tak, no niestety dajemy szansę wszystkim zawodnikom do wyspy. Szukamy jeszcze tego optymalnego ustawienia. Pozwoliłem dzisiaj na zawodników doświadczonych. Wydawałoby się, że nie powinno nam nic w tyłach grozić. Niestety popełniliśmy proste błędy, straciliśmy bardzo bramkę i zaraz postrzelone i tą drugą następną. Ale najważniejsze jest, że potrafiliśmy odwrócić losy spotkania i to cieszy, bo trzeba było zobaczyć, też było widać, że cały zespół ułożył maksimum wysiłku po to, żeby najpierw doprowadzić do remisu, a później do zwycięstwa. Chyba kluczowe też dla tego zwycięstwa było wpuszczenie trzech kreatywnych zawodników do środka pola, znaczy nie tylko jednego pola, właśnie dwóch, w tym i no tak jak mówiłem wcześniej, zrobiłem przed tym meczem roszady, myślę, że Szymon zasługuje na grę i w tym meczu pokazał. W jednej połowie. Dokładnie, ale pokazał, że zasługuje. Artiom bardzo dobrze się wprowadził i też dużo sytuacji do przodu przez jego osobę było prowadzonych. Myślę, że to spowodowało, że mieliśmy więcej posiadania tej piłki, więcej mogliśmy kreować tych akcji dłużej. Pomogło to w tym, że zespół Kościerzyny jednak troszkę opadł sił, musiał więcej bronić, więcej popełniał błędów, zbieraliśmy i dzięki temu tworzyliśmy te sytuacje, które przyniosły nam. Może zawsze trzeba się cofnąć, żeby bronić tego wyniku. No wiemy z własnego doświadczenia, że jednak jeżeli się prowadzi, to zawsze chcemy grać bezpiecznie, ale myślę, że nie. On się nastawił po prostu na kontrataki, miał bardzo dobrych, szybkich skrzydłowych, przez co dużo problemów mieliśmy z nimi w pierwszej połowie. No ale w drugiej połowie my już lekcję odrobiliśmy, wiedzieliśmy jak się ustawiać. Były oczywiście akcje w defensywie, gdzie popełnialiśmy błędy, ale potrafiliśmy przeciwdziałać, potrafiliśmy zapobiec utracie bramki i to cieszy. Kibice mówią, że to przełamanie po trzech latach z Kościerzyną. Ławeczka pewna. No ja nie patrzę kiedy, ale wiem, że z tą Kościerzyną zawsze było nam ciężko. Czy to jeździliśmy spokojnie do Kościerzyny, czy graliśmy u siebie. Na pewno z tym zespołem jest nam bardzo ciężko grać. Jest to zdolny zespół. Dzisiaj tak samo chyba 5 młodzieżowców wystąpiło w podstawowym składzie i nie było widać w ogóle różnicy, prawda? Także dobrze się prezentuje. Jeszcze sezon temu mieli aspiracje do trzeciej ligi. Niestety tego nie osiągnęli, ale większość zespołu została i dalej próbują grać w piłkę. My tak naprawdę staramy się te punkty łapać i przede wszystkim mówię, no, u siebie trzeba wygrywać, bo gdzie jak nie przed własną publicznością. Dziękuję bardzo.